Ekipa fantazy do najmłodszych zdecydowanie nie należy. Wystarczy powiedzieć, że najmłodszym członkiem ekipy jestem ja, który skończy 27 lat w tym roku. Znakomita większość ekipowiczów jest już grubo powyżej 30. I tak sobie o tym myśląc, no pomyślałem w sumie po prostu, że jesteśmy starzy. Dlatego dziś stworzyłem drużynę złożoną wyłącznie z najstarszych zawodników Premier League. Ich zadanie bardzo proste, jakimś cudem nie rozpaść się do końca sezonu, spróbować wygrać Premier League, a także zawalczyć w Lidze Mistrzów. Sam nie wiem, ile czasu to wszystko potrwa i jak długo będzie nam dane śledzić poczynania naszych zawodników, ale system wylosowania piłkarzy do naszej drużyny jest bardzo prosty. Otóż to stworzymy pusty klub, do którego będziemy dodawać dwóch najstarszych piłkarzy z każdego klubu Premier League. Dwóch najstarszych z Arsenalu, dwóch najstarszych z Chelsea, ale także dwóch najstarszych z Fulham. I oczywiście tam wiecie, wszystkich tych innych drużyn, hura. Łatwo zatem policzyć, że do dyspozycji będziemy mieli aż 40 zawodników, których średnia wieku będzie oscylowała zapewne w okolicy 35 lat. Wszystkich zawodników umieścimy sobie w St. Johnstone ze szkockiej Premiership. Dlaczego? Bo mogę. Natomiast w Premier League zastąpimy tylko jeden, jedyny zespół, który wypadałoby usunąć już chyba patrząc na ostatnie występy, chociaż trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Chelsea ostatnio wygrała z Leicester w FA Cup, zagrali w naprawdę dobrym stylu, ale w każdym razie zastąpimy sobie Chelsea, ok? Znajdujemy się aktualnie na stronie, gdzie mamy dostęp do bazy danych wszystkich piłkarzy dostępnych w trybie kariery w FC24, zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zajrzeć sobie tutaj do zakładki z konkretnymi ligami, wybrać angielską Premier League i zacząć od samej góry, czyli od Bournemouth. Ich najlepszym zawodnikiem zdaje się być Enes Unal. Potencjał też jest całkiem niezły, ale nas ani nie interesuje jego potencja, ani nie interesuje nas jego wzrost, ani kontrakt, tylko wiek. Zatem zaglądamy i najstarszym zawodnikiem jest Darren Randolph, a także Neto, czyli 34-letni i 36-letni bramkarz. W sumie, tak jak teraz o tym myślę, to bramkarzy w tym klubie będzie całkiem sporo. Zatem wyszukujemy w Anglii, gdzie jest Bournemouth. Podejrzewam, że tam, gdzie jest litera B. A nie, tam, gdzie jest litera A w sumie. To moglibyśmy się tego domyślać. Potrzebujemy zatem bramkarzy. Gdzie mamy bramkarzy? Jest i bramkarz. Jest pan Randolph, a także Neto. Czy oni mieli takie overale? No tak, mieli. Wszystko się zgadza, więc okej. Okay. Neto już dodane, a teraz pora na Randolpha i przechodzimy do kolejnego zespołu, którym to w kolejności alfabetycznej po AFC Bournemouth będzie Arsenal. Tutaj potencjał jest z kolei niewyczerpany, ale raz jeszcze, to nas nie interesuje tylko wiek i tu... O, Jorginho, ej! To jest naprawdę wartościowy piłkarz. Jorginho i Cedric. Arsenal ma najstarszych zawodników, którzy mają 32 lata, cholera jasna. Mikel Arteta ma naprawdę giga młodą kadrę. Przechodzimy zatem do Arsenalu i zaraz ten klub emeryta faktycznie się ziści. Witamy Jorginho, a także Cedrica. No to kolejny zespół. Z Aston Villa to raczej Matty Cash do nas nie trafi, ale to jest w sumie ciekawe, przynajmniej dla mnie. Mnie to przynajmniej ciekawi. Jaki jest najstarszy zawodnik w Aston Villa i czy to będzie... Oczywiście, że jest to 458 bramkarz, Robin Olsen i Emiliano Martinez. Na razie Arsenal jest najlepszym typem, bo mamy dwóch zawodników ze środka pola, ale zaraz może się okazać tak, że będziemy grać samymi bramkarzami. To też nie jest wykluczone. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, nie będę skończonym idiotą i nie będę narzekał na transfer bramkarza, który ma 86 punktów overalla. Z litery A przechodzimy na literę B, więc w ogóle uczymy się tutaj alfabetu. Patrzcie, odcinki przyjemne i pożyteczne, czas na Brentford. I mamy kolejnych zawodników ze środka pola, w sumie ze środka obrony, w każdym razie Ben Mee oraz Zanka, reprezentant Anglii i Danii. I co by nie mówić, Ben Mee chyba też będzie stanowił o sile naszego środka obrony, chociaż najlepsze drużyny jeszcze przed nami, kto wie, może Thiago Silva na pewno tu będzie. Kolejny na liście Brighton Hove Albion, tutaj już widzę, że być może faworytem jakimś będzie Pascal Gross, może być Lewis Dunk, ale koniec dywagacji, czas to zweryfikować. O kurde, przecież tutaj jest weteran nad weteranów, jeżeli chodzi o angielskie boiska, czyli James Milner, no i prawdę mówiąc Adam Lallana też, chociaż James Milner to jest zdecydowanie legenda Premier League. On nawet miał stworzone specjalne korki, w których to były zaznaczone wszystkie drużyny, w których grał do tej pory. No a jak sami widzicie, na tej liście brakuje Brightonu. Łącznie rozegrał 876 spotkań, z czego
634 w Premier League, gdzie strzelił 55 bramek, 91 razy asystował. Zmierzam do tego, że trafił się naprawdę mega wartościowy zawodnik. Z nieukrywaną przyjemnością go zakontraktujemy i przejdziemy do Burnley. I mamy pierwszego napastnika w tym zestawieniu i środkowego pomocnika defensywnego. Są to Jay Rodriguez oraz Jack Cork. Panowie już dodani, czas na kolejny zespół, którym będzie moja ukochana londyńska Chelsea. I tutaj już wiem, że będziemy mieli prawdziwego kocura na pozycji środkowego obrońcy, przynajmniej przez najbliższe kilka dni. Thiago Silva, a także Marcus Bettinelli. Okej, no to teraz jak patrzę na te kadry Chelsea i widzę, że tutaj z kolei, abstrahując od Thiago Silva i Bettinelliego, najstarszym zawodnikiem jest Raheem Sterling. No to widać efekty polityki transferowej Todda Bowley'ego, no jest tutaj dosyć sporo utalentowanej dzieciarni. To zabawne, mogę powiedzieć dzieciarni, bo większość z nich jest ode mnie, o kurwa, większość z nich jest ode mnie młodsza. Jest 4 zawodników w całej Chelsea, którzy są ode mnie starsi albo są moimi rówieśnikami, a reszta jest młodsza? Nie, nie. O kurwa, rzeczywiście. O kurwa, rzeczywiście. Rhys James przecież jest 99 rocznik. Mam wrażenie, że ostatnie odcinki to nie są odcinki dotyczące piłki nożnej, tylko moich rozterek i refleksji na temat starzenia się i przemijania czasu. Dodajmy sobie tego Thiago Silva, okej? Okay? Jak powiedział, tak zrobił. Następny klub, proszę. Crystal Palace. Byłem na ich meczu. W sumie byłem na meczu Chelsea, ale grali z Crystal Palace. I kto wie, być może na własne oczy widziałem Joela Warda i Jamesa Tomkinsa, którzy teraz staną się naszymi nowymi zawodnikami. Bardzo dużo bramkarzy, dużo zawodników defensywnych. Ciekawe, czy trafi się nam jeszcze jakiś napastnik. Kolejna litera alfabetu i kolejny klub, czyli Everton. O matko boska, i mamy rekordzistę. Andy Lonergan, 40-letni bramkarz, który ma zaledwie 58 punktów overalla, ale oprócz niego jest też weteran angielskich boisk, czyli Ashley Young. Oczywiście dużo bardziej wolałbym w tej zespole Colemana, Tarkowskiego czy Geja, ale no Lonergan musi być. Jezu Chryste, on naprawdę ma tak niski overall. Ale Ashley Young myślę, że może być użyteczny, głównie ze względu na to, że grywał na jednej i na drugiej stronie. Mamy zawodnika, ej, strasznie dużo piłkarzy z jakimiś chelsea'owymi konotacjami. Wcześniej Jorginho, teraz Willian, a oprócz Williana jeszcze Tim Ream. Najważniejsze jednak jest to, że nie są to bramkarze. Williana przerzucamy z największą przyjemnością, bo chociażby w ostatnim meczu z Tottenhamem udowodnił, że nadal ma sporo, sporo do zaoferowania i my mamy zamiar ten jego potencjał wykorzystać. Tak samo zresztą jak Tima Rima. Tu może być naprawdę dobrze, albo absolutnie beznadziejnie. Czyli Liverpool. Jest! Jezus Maria, nie! Dlaczego? Dlaczego ten Adrian? A tak byśmy sobie wzięli duet Joel Matip i Virgil van Dijk i wszyscy byliby zadowoleni. Zresztą Thiago też by mnie pogardził. Ale ja postanowiłem to zweryfikować. Czy aby na pewno ten Joel Matip jest starszy niż Virgil van Dijk? I uwaga, otóż nie jest, bo Joel Matip urodził się 8 sierpnia 91 roku, a Virgil van Dijk miesiąc wcześniej, 8 lipca, więc jest o miesiąc starszy, ale w tym momencie mój chytry, szatański plan rujnuje kto? Thiago Alcantara, który z tej całej trójki jest najstarszy. I to naprawdę. Urodził się w kwietniu 91 roku, więc co mogę powiedzieć? Za miesiąc ma urodziny. 33. Super. Zatem do naszego składu dołączy Thiago oraz Adrian. 2 Hiszpanów. Na dobrą sprawę każdy bramkarz jest już teraz dla nas bezsensownym transferem, no bo nikt nie wygryzie z tej bramki Emiliano Martineza, aczkolwiek Thiago, no mimo zrujnowania moich marzeń o Virgilu van Dijku i Thiago Silvia obok siebie w defensywie, no i tak będzie dobrym wzmocnieniem. Kolejny klub, który wybieramy, to Luton Town, no i po nich raczej się nie spodziewam rewelacji. I cóż mogę powiedzieć, są to transfery tak bardzo zbędne, że głowa mała. 2, chociaż czekajcie, trzeba sprawdzić, czy Andros Townsend nie jest czasem starszy od Jamesa Shee. Andros Terrell Townsend, urodzony 16 lipca 91 roku, ma aktualnie 32 lata, ale niestety dokładnie o miesiąc jest od niego starszy bramkarz James Shea. Tworzymy trochę armię bramkarzy, ale no tak los chciał. No i teraz petarda, coś na co czekaliśmy wszyscy. Manchester City. I gdy widzę, że Kevin De Bruyne ma 32 lata, to naprawdę rozbudza moją wyobraźnię, ale Kyle Walker, okej, ale
Scott Carson! Scott Carson! Czy wy wiecie, kim jest Scott Carson? Pewnie nie wiecie, ale ten sympatyczny jegomość, uśmiechnięty, z lekko za dużą szparą pomiędzy jedynkami, to bramkarz, który rozgrywając w Lidze Mistrzów dokładnie 90 minut, zawiesił na swojej szyi dwa medale za wygranie Ligi Mistrzów. To więcej niż ma Kylian Mbappé, niż ma Erling Haaland, niż ma Vinicius, chociaż nie, w sumie tego nie jestem pewien. W każdym razie robi to wrażenie, a zapytacie mnie, jak się to zdarzyło? Otóż gdy w 2005 roku Liverpool wygrywał Ligę Mistrzów, to równie słynny Jerzy Dudek, to jego równie słynny Dudek Dance, nie mógł zagrać w meczu ćwierćfinałowym i wówczas 19-letni zaledwie Scott Carson bronił w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przez okrągłe 90 minut. To poskutkowało oczywiście zgarnięciem medalu za wygranie tego trofeum. Z kolei drugi medal to już oczywiście po prostu obecność w kadrze meczowej z tej ostatniej kampanii Pepa Guardioli, kiedy to Manchester City wygrał. I owszem, cały czas bronił Ederson, ale Scott Carson w kadrze meczowej był w kadrze na Ligę Mistrzów, był zgłoszony. Tak więc na koniec otrzymał również medal, który zawisł na jego szyi. To taka ciekawosteczka, a teraz wracamy do transferów. Było naprawdę blisko tego Kevina De Bruyne, ale niestety nie tym razem. Mimo to Kyle Walker to jest naprawdę game changer, jak tak sobie o tym myślę. A Scott Carson to powinien u nas zagrać jeden mecz tak symbolicznie chociażby. Była błękitna część Manchesteru, to czas na czerwoną. No i nie zgadniecie, kolejny bramkarz dołączy do naszej drużyny, ale oprócz tego Johnny Evans jeszcze zasili nasze szeregi. Po cichu liczyłem na jakiegoś Casemiro, może nawet na Rafaela Varana, ale to jeszcze długa droga do tych piłkarzy. Czy Johnny Evans będzie tutaj użyteczny? No w sumie sam nie wiem, bo nie wiem do końca, jak się kształtuje ten zespół do tej pory. Wiem, że kolejną drużyną będzie Newcastle United. Ten Kieran Trippier, który tutaj ma 33 lata i jest niezwykle wysoko jako jeden z najlepiej ocenionych zawodników z całego Newcastle, mam wrażenie, że może trafić do naszego zespołu. Nie! Trafi za to Martin Dubravka i Matt Ritchie. Ritchie może szału nie robi, ale zawsze jest to zawodnik ze środka pola, więc w cenie. Czas na Nottingham Forest i nie zgadniecie. Mamy kolejnego bramkarza, ale mamy także zawodnika ze środka pola, czyli Koyate albo Felipe. Trzeba to zweryfikować. Mimo iż bardzo bym chciał, żeby to był Sheiku Koyate, to ten urodził się dopiero 21 grudnia 89 roku. Z kolei Felipe to chłop z maja. Bardziej użyteczny byłby Koyate, ale no darowanemu Felipowi nie zaglądamy w zęby. 78 punktów overalla się przyda. A następne na liście szabelki. Oczywiście mamy kolejnego bramkarza, czyli Wesa Foderingama, ale oprócz niego także środkowego obrońcę, Chrisa Bashama. Jak popatrzycie teraz na górę, to widzicie, że w naszym zespole po dodaniu już Chrisa Bashama znajduje się dokładnie 14 bramkarzy, 12 obrońców, 7 pomocników i tylko jeden napastnik. Chyba nikt raczej jeszcze nie opatentował stylu gry z 6 bramkarzami, co? Proszę, niech się okaże, że Tottenham ma w swoim klubie chociaż jednego godnego uwagi piłkarza, który nie jest bramkarzem. Jest stary. Heung-min Son! Tak jest! Coś niesamowitego! W życiu bym nie pomyślał, że Heung-min Son jest jednym z najstarszych piłkarzy w Tottenhamie. Ale teraz już nie jest w Tottenhamie, tylko jest w ekipie St. Johnstone. A my z kolei przechodzimy do West Hamu United. Tu, ej, tutaj będzie Łukasz Fabiański, prawda? No nie było innej możliwości. 38-letni Łukasz Fabiański i Angelo Ogbonna. 38 zawodników już dołączyło do naszego zespołu, czas na ostatnich dwóch. Piłkarzy z Wolverhamptonu i mam nadzieję, że będzie tutaj ktokolwiek odpowiedzialny za jakieś zadania w ofensywie, bo na razie to ta nasza ofensywa nie wygląda za dobrze. Wolverhampton wybrany. O kurde, i okazuje się, że Wolverhampton wcale nie ma najstarszego bramkarza, który jest José Sá, tylko Craig Dawson, a także Matthew Doherty. Ja takie transfery biorę w ciemno. Craig Dawson jest i Doherty również. 40 zawodników w ekipie St. Johnstone. Nasz skład najstarszych piłkarzy Premier League skompletowany. Wygląda, no tak w sumie solidnie. Najwyżej ocenionym piłkarzem Heung-min Son. Dalej Emiliano Martinez, Kyle Walker, Thiago Silva, Jorginho, Thiago Alcantara, Fabiański. No bramkarzy to akurat jest tutaj całe mnóstwo, ale zmierzam
do tego, że wcale nie ma aż takiej tragedii. Oczywiście, bramkarzy jest całe mnóstwo, ale myślałem, że będzie jeszcze gorzej, a tak to nie jest aż tak źle. Na chwilę musimy przerwać transmisję, by nadać komunikat specjalny od partnera kanału, czyli STS, oficjalnego sponsora reprezentacji Polski. No i właśnie z okazji najbliższego meczu Polaków z Estonią w barażach do Euro, STS przygotował dla Was akcję specjalną, gdzie to możecie zgarnąć aż 400 zł dodatkowego bonusu. Wystarczy prawidłowo wytypować zwycięstwo Polski. Żeby z tego skorzystać, należy użyć przy rejestracji kodu NAXIOM, albo najprościej, skorzystać z linku w opisie. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. I jeżeli Wasz zakład na wygraną oraz kupon wejdzie, to oprócz Waszej wygranej zgarniacie dodatkowo 400 zł. To chyba najistotniejszy mecz dla reprezentacji Polski na przestrzeni ostatnich miesięcy czy też tygodni, bo chyba wszyscy chcemy zobaczyć biało-czerwonych na nadchodzących mistrzostwach Europy, ale żeby tego dokonać, trzeba najpierw pokonać Estonię. Warto dodać, że akcja specjalna łączy się także ze standardową ofertą powitalną STS, czyli 660 zł pewnego bonusu na start, a także zakład bez ryzyka do 100 zł. Owa oferta jest oczywiście skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. W Lidze Mistrzów zastąpimy sobie Manchester United, to chyba nikomu nie powinno przeszkadzać, co? No to jesteśmy w St. Johnson i zastanawiam się, jak domyślnie ta ekipa została tutaj ustawiona przez komputer z opaską kapitańską lata Thiago Silva na bramce Martinez, Walker. No częściowo się w sumie muszę z tym zgodzić i zastanawia mnie w ogóle jedna rzecz, czyli jak długo ci zawodnicy będą mieli takie oceny, jakie mają faktycznie tutaj. Bo ja mam wrażenie, że za długo to nie potrwa. O, patrzcie tylko, jakie piękne pole do wyboru do koloru z tymi bramkarzami, którego chcecie. No dobrze, wydaje mi się, że chyba to ustaliliśmy i poza czterema liniami bramkarskimi tutaj u nas, no to mamy tak, na rezerwach jest Doherty, Basham, Tompkins, Zanka, Evans, Ward, no zresztą sami widzicie, dalej mamy na ławce Dawsona, Ogbonne, zamiast tego Felipe, zastanawiam się, czy ja bym kogoś tutaj miał wstawić, tylko pytanie brzmi, kogo? No nie bardzo mam jakiegokolwiek ofensywnego grajka, Richie i Lallana, natomiast... Pragnę zwrócić uwagę, że wyjściowa jedenastka nie wygląda aż tak tragicznie, jakby można było zakładać, że wyglądać będzie. Jest to najstarszy skład z Premier League, podkreślam, i jeżeli byście chcieli zobaczyć ten sam odcinek, ale w wykonaniu innej ligi, najlepszy skład z Ligi Hiszpańskiej, znaczy najstarszy skład z Ligi Hiszpańskiej, najstarszy skład z Ekstraklasy, to dobrze wiecie, co należy zrobić. Piszcie komentarze, zapraszam Was tam na dół. Zapisujemy zmiany w tej ekipie i ja chcę zajrzeć sobie jeszcze do rozwoju, a w ogóle to może też do raportu dotyczącego naszej drużyny. Najstarszy zawodnik w naszej drużynie to 39-letni Andy Lonergan, który no oczywiście w momencie, w którym my to nagrywamy, ma już 40 lat. Najmłodszy z kolei jest Emiliano Martinez, który lat ma tutaj 30, lada moment będzie miał 31, zresztą tak samo jak Heung-min Son. Najbardziej wartościowym piłkarzem jest wspomniany wcześniej Heung-min Son, do tego Martinez, Jorginho, Thiago, Kyle Walker czy Thiago Silva. A teraz mnie bardzo ciekawi, ilu zawodników już skończy karierę. Okej, już karierę po tym sezonie kończy Thiago Silva. Karierę po tym sezonie kończy Łukasz Fabiański. Karierę po tym sezonie ktoś jeszcze kończy? Tak, kończy James Milner, kończy Ogbonna, kończy całe mnóstwo zawodników i całe mnóstwo tak samo ma kontrakty, które liczą tylko 12 miesięcy. Ale jeżeli ktoś z Was chciałby dokładnie prześledzić rozwój każdego z tych piłkarzy, to teraz ma dosłownie ułamek sekundy, żeby zanotować overall, z jakim zaczynamy przygodę spośród tych zawodników, z tymi zawodnikami, bo niektórzy, tacy, którzy mają 30 lat, być może jeszcze się rozwiną, a inni raczej ekspresowo będą spadać. Heung-min Son faktycznie rozwijać się jeszcze nieco będzie, ale cała reszta, sami widzicie, to już jest spadek, 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 spadek i tak cały czas można by powtarzać. No nie, dosłownie każdy piłkarz, którego tutaj tylko do... Nawet Kyle Walker, serio? Kyle Walker też ma spadek poziomu? Zanim ruszymy z kopyta, musimy poprzedłużać kontrakty zaledwie ze wszystkimi zawodnikami, więc chwilę tu jeszcze potrwa. A przynajmniej dla mnie. Dla Was zadziała magia montażu.
Okej, udało się. Kontrakt przedłużyliśmy praktycznie z każdym, kto nie ma zamiaru zakończyć kariery po sezonie. O kurde, przerobiliśmy Williana na prawe skrzydło i jeszcze 2 punkty overalla dostał. Thiago Silva overall zdążył spaść o 1 punkt, zanim w ogóle się ten sezon zaczął. Willian się rozwinął, spadł też overall Lalanie i chyba to by było na tyle. Zacznijmy od zainaugurowania tego sezonu, tego niezwykle trudnego sezonu, bo jak sami widzicie, tym piłkarzom już ten overall zdążył pospadać na łeb, na szyję, to wszystko leci. Zaczynamy od starcia z Liverpoolem, z którym to przegrywamy 2-1, bramkę zdobył Jorginho. W kolejnym meczu zmierzymy się z West Hamem na London Stadium i pierwsze punkty stały się faktem. Po drodze do starcia z Luton Town graliśmy jeszcze w meczu pucharowym, którym to wygraliśmy po rzutach karnych 8-7. To może pora i na pierwsze ligowe zwycięstwo. Gramy u siebie na stadionie, gdzie grają emeryci i tak jest! 3-1 pokonujemy Luton. Tym samym po 3 kolejkach St. Johnstone w Premier League jest na miejscu 4. Wrzesień zaczniemy od starcia u siebie z Nottingham Forest, później Bournemouth, a potem Liga Mistrzów. Oj, z Forest przegrywamy aż 0-3. Może nieco lepiej będzie z Wisienkami? Tak jest, tutaj 1-1, a teraz czas na kaszankę. W naszej grupie ligomistrzowej zmierzymy się z Lipskiem, Sevillą oraz Young Boysami. Overale u nas lecą na łeb, na szyję. Thiago Silva już oceniony tylko na 82. Kyle Walker też tylko na 82. No jest to pewne nieporozumienie. Willian, mimo iż się rozwinął na 79, już zdążył wrócić na 77, więc nasi emeryci wygrywają z Sevillą 1-1. Przesymulujmy wrzesień do końca, remisując z Aston Villą, wygrywając kolejny mecz pucharowy, a teraz z Fulham, także wygrywając za sprawą Sona i Walkera. Po 2 miesiącach spędzonych w klubie grającego emeryta, możemy podsumować statystyki, które wyglądają ligowo, no tak sobie, ale wgląd już w liczby indywidualne coś powinien nam powiedzieć. Jorginho, Milner, Thiago, Willian i Rodriguez po 10 spotkań, a jeszcze Heung-min Son. I tenże Son jest naszym najlepszym strzelcem do spółki z Jorginho, który jest u nas defensywnym pomocnikiem, więc niesamowita predyspozycja Włocha. Najwięcej asyst ma James Milner, tyle samo ile punktów overalla zdążył już stracić, natomiast czystych kont Emiliano Martinez zachował 2. Natomiast jak wygląda sprawa z traceniem punktów overalla, sami widzicie, znakomita większość już straciła co najmniej 2 oczka. Naprawdę w trybie przyspieszonym się to dzieje spośród niektórych zawodników i nie rozumiem tego, bo niektórzy grają regularnie, mają naprawdę dobrą formę mimo tylu lat na karku, a i tak ten overall nieubłaganie spada. Jak sami widzicie, dziennikarze uważają, że ekipa St. Johnstone jest po prostu w fenomenalnej formie. Mimo to, żaden z naszych piłkarzy nie znalazł się wśród nominowanych do tytułu zawodnika miesiąca. Ale teraz nie zawodnik miesiąca, a Liga Mistrzów nas interesuje. Kondycyjnie wygląda to... no, dyskusyjnie. Ej, Kyle Walker, czy on czasem nie spadł na 82, żeby teraz wrócić na 83? Być może. No to Walker, prowadź do zwycięstwa! Tak jest! Wygrywamy w Lipsku z Lipskiem! W maśle z masłem. Maślanym. Największym problemem, jeżeli chodzi o tych piłkarzy, jest to, jak trzeba rotować tutaj kondycją, no bo oni są zmęczeni na dobrą sprawę samym funkcjonowaniem. Czas jednak udać się w wir październikowych symulacji. Z Burnley też wygrywamy 3-1. Co jest grane z tą ekipą? To ja mam propozycję, ograjmy jeszcze na naszym stadionie, gdzie grają emeryci, Arsenal i wtedy już kompletnie będę ukontentowany. No Jezu, prawie! Rodriguez zaczął w 14 minucie, później Ogbonna, zmieniając Williana swoją drogą, tylko ten Gabriel Martinelli. No i tak, chyba urwanie punktów Arsenalowi nie jest złe. Do kompletu ligomistrzowych zwycięstw brakuje nam tylko skalpu Young Boysów, zatem zobaczmy, tak jest! Ej, co jest grane? Emeryci dają radę! Ostatnim meczem w październiku było starcie z Brentfordem. Tutaj po raz kolejny zremisowaliśmy 2-2, ale ogółem jesteśmy niepokonani i to od długiego czasu. Ostatnia porażka 2 września jest naprawdę bardzo sympatycznie. Okej, nie jest sympatycznie. Craig Dawson niestety doznał urazu. No chyba kontuzje też będą czymś, co będzie się tutaj zdarzać nader często. Na całe szczęście to tylko i aż Craig Dawson, a nie Heung-min Son. Po kolejnym miesiącu niektórzy piłkarze, no w sumie znakomita większość oczywiście, spada z prędkością światła, ale na przykład Jorginho, ten to sobie nic nie robi, nie liczy godzin i lat, to życie mija, nie on.
rozwija się pięknie, fantastycznie. Son ukończył 31 rok życia i nadal ma tylko i aż 87 punktów overalla. 31 rok życia skończył też Emiliano Martinez. Niektórzy się rozwijają, inni wręcz przeciwnie, jak chociażby Thiago Silva, który już spadł o 3 punkty overalla, mimo iż gra od deski do deski praktycznie w każdym meczu. Jest już w takim wieku, że ciężko będzie to utrzymać jakkolwiek w ryzach. Sami widzicie, jak prezentuje się forma aktualnie naszych piłkarzy, jeżeli chodzi o overall. Natomiast pod kątem statystycznym jest tutaj jeden dominator, którego się totalnie nie spodziewałem, czyli Jorginho. Zagrał najwięcej spotkań, tyle samo co Milner, Thiago, Willian, Rodriguez czy Son, ale zdobył prawie tyle samo bramek, co właśnie Heung-min Sona. To jest naprawdę imponująca statystyka. Jeżeli chodzi o asysty, też nie ma tragedii. A co do czystych kont, tu się zastanawiam. No nie no, nadal Emiliano Martinez ma tylko i aż 2. Listopad rozpoczynamy od starcia pucharowego z Plymouth. I kto wie, może Barabara Cup będzie idealnymi rozgrywkami dla naszych emerytów. Mogą tutaj wygrać, wygrywają po serii rzutów karnych. Jezus Maria, czemu dopiero w karnych, ale dobrze. Najważniejsze, że ostatecznie awansujemy dalej. Brawo panowie! A dzięki temu spektakularnemu zwycięstwu nasz koreański goleador rozwinął się już na 88. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, listopad wygląda zabójczo. Tottenham, Manchester City, Newcastle United i do tego jeszcze 2 mecze w Lidze Mistrzów. Jak my to wszystko przetrwamy? Przegrywamy z Tottenhamem, wygrywamy z Young Boysami, z Manchesterem City też przegrywamy. Co za zaskoczenie. Remisujemy z Newcastle i przegrywamy z Lipskiem, zatem ten miesiąc zdecydowanie gorszy. Jak się to przełożyło na nasze liczby? Jorginho po przerobieniu na SP, podobnie jak Willian, wskoczył jeszcze o 1 punkt overalla wyżej. W Premier League aktualnie jesteśmy na 11 miejscu po 13 kolejkach. W ćwierćfinale Carabao Cup trafiliśmy tak bardzo luźno, bo na Liverpool. Z kolei w Lidze Mistrzów w ostatniej kolejce, gdzie to jak sami widzicie tutaj, o poproszę zoom na mnie, centralnie nade mną widać mecz Sevilla-St. Johnstone. I to będzie mecz o wyjście z pierwszego miejsca z grupy. Ej, mimo tylu lat na karku oni nawet powołania do reprezentacji dostają jako tacy prawdziwi liderzy i ostoja tamtych drużyn. Kyle Walker, Matthew Doherty, Johnny Evans oraz Emiliano Martinez. Najlepszym strzelcem niezmiennie Son. Jorginho dobił już do 10 trafień, goni tak powolutku te klasyfikacje, tę czołówkę. Thiago, dalej jest Kyle Walker, Jay Rodriguez. Powiem szczerze, że jako napastnik to nie radzi sobie najlepiej, mimo iż gra od deski do deski praktycznie w każdym meczu. Emiliano Martinez też na razie z tymi czystymi kontami to tak się nie rozpędza. Z tego co widzę, to pojawia się u nas mały kryzys na boku obrony, mianowicie Ashley Young, no młodszy zdecydowanie nie będzie, spadł mu już overall o 2 punkty, dlatego lepszą opcją będzie tutaj wykorzystanie Matthew Doherty'ego, którego możemy przerobić na lewego obrońcę. I czekajcie, czy on się jeszcze będzie, on się jeszcze rozwija, więc przerobienie go na lewego obrońcę, mimo iż jest prawonożny, nie będzie takim głupim pomysłem. Jeżeli twierdziłem, że listopad wygląda nieciekawie, to no nie widziałem jeszcze terminarzu w grudniu, gdzie to oprócz tego, że gramy w każdy weekend, naturalnie, to gramy jeszcze w każdym tygodniu w środku, więc skomasowana liczba spotkań, ale grudzień ma to do siebie. Grudzień jest zawsze niezwykle intensywny. Przegrywamy z Brightonem, wygrywamy na Old Trafford z Manchesterem United, remisujemy z Evertonem, no i teraz przed decydującym meczem z Sevillą weźmiemy udział w konferencji, żeby jeszcze bardziej zmotywować tych naszych staruszków, żeby zagrali na 100%, tak jak zresztą grali wcześniej w tej fazie grupowej. Mamy 12 punktów na naszym koncie i ostrzymy sobie zęby na wygraną i pierwsze miejsce w grupie. Pytanie tylko, czy naostrzone zęby na Sevillę, na Ramon Sanchez Pizjuan wystarczą? Otóż jak najbardziej. Lalana, super zmiennik, wszedł za Thiago 2 minuty później, zapakował piłkę do siatki i oczywiście trafia też Jorginho. No on ma patent na strzelanie bramek. Ale ku mojemu zaskoczeniu wygrywamy naszą grupę w Lidze Mistrzów i wiem, że ta grupa może i nie należała do najtrudniejszych, ale z drugiej strony Lipsk, Sevilla to też nie są jakieś popierdółki. Z pozostałych grup sami... Co? Manchester City nie wyszedł? Co tu się wydarzyło? Zabraliśmy im Scotta Carsona i Kyla Walkera i się posypała kompletnie układanka Pepa Guardioli. Sami możecie rzucić teraz okiem na te pozostałe grupy, bo tak, zostały one przeze mnie troszeczkę porotowane, trochę pozmieniane, żeby nie były jeden do jednego takie same Bayern, Monachium, co? FC Barcelona też wypadła z rozgrywek, Arsenal i Milan pewnie awansował. No cóż, to oznacza, że do 1/8 finału na pewno awansuje St. Johnstone i trafi na jakiś zespół, który zajął drugie miejsce w grupie i trafiamy na Galatasaray, czyli naprawdę dobrze. Myślę, że ćwierćfinał jest spokojnie w naszym zasięgu.
Nieprawdopodobna jest ta ekipa, nawet gdy wystawiliśmy dosyć mocno rezerwowy skład, oni i tak ograli Sheffield United 2-0 i w końcu Rodriguez trafił do bramki. Cała ta rotacja skupia się przede wszystkim na tym, żeby przed tym starciem z Liverpoolem mieć w miarę przygotowany skład, ale i tak widzę, że ciężko jest spośród tych 36-37-letnich zawodników wykrzesać wystarczająco dużo kondycji. Przetestujemy na lewej obronie Cedrica. Jedziemy na Anfield, więc będzie cholernie ciężko. Ale wygrywamy 2-0! Co jest niemożliwe? Jorginho z dubletem. Tsimikas, jakaś kontuzja w 57 minucie. Ale co tu jest grane? Jeszcze graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Nie. Nie chcę w to wierzyć, ale to się stało faktem. Co więcej, Harrogate Town wygrało po rzutach karnych z Wolverhamptonem, więc to chyba nie jest... My chyba nie jesteśmy tak czy siak największą niespodzianką. W ogóle co to za ekipy podchodziły do tego ćwierćfinału? Rotterdam United z Manchesterem City, Fulham z Portsmouth, bardzo dużo zespołów z niższych lig. Ale my możemy teraz spokojnie pochwalić naszą ekipę, pochwalić chłopaków, pochwalić Jorginho, który jest przecież totalnym kocurem. No niesamowity jest. Jak można wskoczyć na taką formę w takim wieku, grając na pozycji defensywnego pomocnika? Czy on czasem tym samym nie jest naszym najlepszym strzelcem teraz? Dokładnie tak, jest 15 bramek. Co jest grane? Nie rozumiem. Ale Jorginho, to może Jorginho jest po prostu kimś na kształt, nie wiem, Ben Sebainiego w wydaniu arsenalowym. A pamiętacie, jak jeszcze się kibice Chelsea cieszyli, że tego Jorginho od... Po prostu dokończmy ten fenomenalny już grudzień, wygrywając z Wolverhamptonem, wygrywając z Palace i remisując z Luton Town. Szczerze mówiąc, wiem, że zaliczyliśmy dwa remisy i porażkę, ale uważam, że przez ten grudzień przeszliśmy po prostu fenomenalnie. Chcąc w ogóle cokolwiek zweryfikować tutaj, muszę przejechać przez całą serię 20 bramkarzy i teraz mogę się skupić faktycznie na piłkarzach, którzy mnie interesowali. A interesuje mnie to, że Matthew Doherty'ego mogę przerobić definitywnie na lewego obrońcę. I to będzie wzmocnienie dla nas na tej pozycji. Skoro dokończyliśmy rok, pora podsumować, jak to wygląda do tej pory. St. Johnstone aktualnie w Premier League zajmuje miejsce 8, ale do tej czołowej czwórki czy piątki nie tracimy dużo. W trzeciej rundzie FA Cup będziemy mierzyć się z Brightonem, a w półfinale kukuryku trafiamy na Co to są w ogóle za drużyny? Rotterdam United wyeliminował Manchester City. What the fuck? No i oczywiście Liga Mistrzów. Okej, tutaj też gramy nadal, ale myślę, że my poważnie powinniśmy skupić się na kukuryku Cup. Totalnie. Ja chcę wygrać to trofeum emerytami. Emerytami, z których to tylu zakończy swoją piłkarską karierę już za 6 miesięcy. Najwięcej, bo aż 30 spotkań rozegrał u nas Jorginho, Thiago, Willian, Rodriguez, Son, chociaż Son zaraz wypadnie z obiegu ze względu na zawieszenie. Najwięcej bramek jakimś cudem ma Jorginho, później Son, Thiago, Willian, Rodriguez, Lallana, Walker. Najlepszym asystentem jest Son, Milner, Walker i Jorginho. I nawet nastąpiło jakieś przebudzenie mocy. Emiliano Martinez zachował 7 czystych kont. Tak naładowani ruszamy. Lecimy ze styczniem, który wcale nie wygląda tak źle. Na pewno dużo lepiej od grudnia, a z drugiej strony w takiej częstotliwości i przy takiej intensywności radziliśmy sobie bardzo dobrze. Ale co jak co, ale strata Heung-min Sona, w którego to miejsce wskakuje Richie, który jest gorszy o 20 punktów overalla, przed tym meczem pucharowym z Brightonem może nas sporo kosztować. Ale mamy tutaj Jorginho i ten Jorginho pewnie strzelił bramkę. No oczywiście, otworzył wynik meczu, ale to nie wystarczyło. Niestety, nasza przygoda z FA Cup kończy się na mewach. Ekspresowo musimy się jednak otrząsnąć po tej porażce w Carabao Cup, porażce w FA Cup i skupić się na Carabao Cup. Tutaj mam nadzieję, że już bez porażki. Ekipa skoncentrowana, przygotowana i napakowana jak kabanos w starciu z drużyną, która no nie jest ekipą Premier League'ową, powinniśmy sobie raczej poradzić, mimo gry na wyjeździe, chociaż... remis 2-2. No dobra, no to w rewanżu będzie się działo. I zdecydowanie się działo. St. Johnstone awansuje do finału Kukuryku Cup, ale dopiero po rzutach karnych z Rotterdam United, gdzie to wygrywamy 3-1, a wcześniej w trakcie meczu, no kto inny mógł strzelić bramkę, jak nie Jorginho? Kto jeszcze awansuje do finału? Póki co Fulham wygrywa 2-1 z Harrogate Town, ale to jest dwumecz. Jeszcze wszystko może się rozstrzygnąć. Najważniejsze
najważniejsze jednak jest to, że zagramy o to trofeum. Miesiąc kończymy pojedynkiem z The Reds na Anfield i być może będą chcieli się tutaj odgryźć za tę sromotną porażkę w pucharze. No, dokładnie tak. 2-0 dla ekipy Jurgena Kloppa. Ale mnie to już naprawdę nie interesuje. Najważniejsze jest puchar. A w tym pucharze, w drugim meczu półfinałowym też potrzebne były rzuty karne. Harrogate Town odrobiło straty, ale w rzutach karnych lepsza okazała się być ekipa z Londynu, zatem w finale zagramy z Fulham. Kończąc styczeń 2024 roku, zajmujemy aktualnie 8 miejsce w lidze. Lutego nie rozpoczęliśmy najlepiej, przegrywając z Wolverhamptonem i z Crystal Palace. Potrzebujemy odbicia się od dna. Najlepiej z Galatasaray. Ale wyjazd do Stambułu to nigdy nie jest łatwy mecz. No dobrze, zagrajmy. Nasz skład, jak sami widzicie, ani tak w 100% przygotowany, ani w 100% zdekoncentrowany. Jest po prostu tak sobie. I na boisku nie jest źle. 2-1 to jest wynik, myślę, do odrobienia w naszej twierdzy, gdzie grają emeryci. Ale kogo interesuje jakaś seria meczów z porażką z rzędu, kiedy to na Wembley Stadium w finale Barabara Cup zmierzy się ekipa emerytów, czyli St. Johnstone kontra Fulham. No i cel jest bardzo prosty. Mamy wygrać ten puchar. Absolutnie koszta nie grają tutaj roli. Chociaż wiem, że może kilku zawodników przepłacić zdrowiem to spotkanie. Będą grać na naprawdę wysokim poziomie. Willian zagra przeciwko swojej drużynie i mam nadzieję, że on będzie jednym z ojców sukcesu tej drużyny. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy zobaczymy faktycznie w akcji tych zawodników. Zobaczymy, jak się poruszają. Czy się w ogóle poruszają, bo znakomita większość pewnie ma już tempo ujemne, ale jesteśmy dobrej myśli. Zaczynamy od dośrodkowania Andreasa, ale Thiago Silva z opaską kapitańską spokojnie sobie radzi w tej sytuacji. Thiago Alcantara, on też będzie takim dyrygentem tego środka pola, ale najbardziej to mnie interesuje Jorginho i ta jego fenomenalna forma. Znowu Thiago Silva, przez niego puszczona piłka, do tego Kyle Walker. Walker, fatalny błąd, czy zdoła go naprawić Thiago Silva? Jeszcze Luis Garcia, oddanie piłki Androni! Broni Emiliano Martinez w tej sytuacji. Doherty, zagranie do Thiago Alcantary. Alcantara do Rodriguez'a. Rodriguez jeszcze do Williama. Ależ akcja, gol! 1-0 prowadzą emeryci w finale Carabao Cup z Fulham. Ależ pograli i bramkę strzela ten, który gra przeciwko swojej byłej drużynie, czyli Willian. Wszyscy przenikają przez barierki, jeszcze oprócz zdobywania bramek i gry na wysokim poziomie w wieku 39 lat nabyli zdolność teleportacji. Ale świetnie to przepuścił i Rodriguez, i Son, i w ogóle nie wiem, czy to było zamierzone. Wydaje mi się, że tak, dopadł do piłki Brazylijczyk, huknął bez opamiętania. 41 minuta, prowadzimy. Ucieka Castanie na skrzydle, próbuje go asekurować Ben Mi i Matthew Doherty. Póki co mam wrażenie, że trochę gubi to przestrzenie, gdzie mógłby kryć. No i niestety, totalne nieporozumienie w bloku defensywnym. Zbyt długo tym prowadzeniem się nie nacieszyliśmy. W 51 minucie odpowiada Fulham. James Milner dyryguje tutaj w środku pola, stara się jakoś rozprowadzić futbolówkę, znalazł Jorginho, ten świetnie Rodriguez'a, Thiago Alcantara, Rodriguez, gol! 68 minuta, Jay Rodriguez! Niesamowite, ale on trafia do siatki przez cały sezon, nie był w stanie w ogóle strzelić. No to teraz w finale pakuje piłkę do siatki, kapitalne uderzenie swoją drogą, bez szans był tutaj Bernd Leno. Od razu reagujemy też na braki kadrowe. Na boisku pojawi się Felipe bodajże i jeszcze tam jakiś ziomal. W każdym razie Doherty'ego zmieniliśmy. A, Cedric się jeszcze pojawił. Rodriguez do Williana, tu nie ma spalonego Thiago Alcantara. Jezu, on nie ma tempa, dlaczego się zatrzymał? No dobrze, Jorginho, jeszcze do Rodriguez'a, Rodriguez broni Leno. 4 minuty do końca, kolejne zmiany na boisku. Pojawili się nowi zawodnicy, którzy mają nam pomóc jakoś obronić ten rezultat, bo jest bardzo nerwowo, a Fulham jest głodne. Tak samo chcą wygrać ten puchar jak i my. Dlaczego Thiago Silva się udał na jakąś wycieczkę krajoznawczą? Alex Iwobi, Palhinha, jeszcze zagranie piłki do Castanie, próbuje to przerwać jakoś Cedric. To jest ostatnia akcja tego meczu, wystarczy tylko jeden przechwyt, Cedric gdzieś tam zagrywa ręką, więc ostatni rzut wolny. Pereira dośrodkowuje w pole karne, Emiliano Martinez łapie piłkę, wygrywamy emerytami puchar Carabao Cup, choć wydaje się to być absurdalne i niemożliwe. No to cały ten puchar też wyglądał absurdalnie i klub, w którym średnia wieku to jest 36
lat, jakoś tak. Ktoś by w sumie mógł wyliczyć tę średnią wieku. Klub, w którym nie ma zawodnika młodszego niż 31 lat, a najstarszy ma 40. Wygrywa puchar w Premier League. I to po naprawdę uczciwej batalii. Okej, w finale graliśmy z Fulham, ale po drodze do tego finału musieliśmy wyeliminować chociażby Liverpool, co wcale takim trudnym w sumie zadaniem nie było. Pokonaliśmy ich 2-0, oczywiście dublet Jorginho. No i właśnie Jorginho, to jest chyba największe zaskoczenie. To nie koniec tego sezonu, co prawda. Cały czas liczymy się w walce o Ligę... No chyba w walce o Ligę Mistrzów to nie bardzo, ale... Cały czas tam walczymy, jesteśmy w tej 1/8, ale teraz czas na chwilę celebracji. Thiago Silva, Heung-min Son i Emiliano Martinez na pierwszym planie, ale jest tutaj cała masa piłkarzy, którzy mając tyle lat na karku, nadal wygrywają trofeum. I najlepsze w tym jest to, że było to absolutne przełamanie serii porażek z rzędu, która już urosła do nas do rangi absurdalnej. Przegraliśmy z Liverpoolem, później z Wolverhamptonem, Palace, Galatasaray, Manchester City. Po 5 porażkach z rzędu wygraliśmy wtedy, kiedy najmniej się tego wszyscy spodziewali, czyli w finale. A teraz przed nami nie mniej istotny mecz, gdzie na stadionie, gdzie grają emeryci, podejmiemy Galatasaray. Mamy 1 bramkę do odrobienia i niestety, no niestety, tak jak mówiłem, w Lidze Mistrzów raczej za bardzo się nie liczyliśmy, chociaż z grupy wyszliśmy z pierwszego miejsca, ale mimo to Galatasaray Stambuł okazało się być dla nas za mocne. To może dobijmy do końca tego miesiąca i zaraz wam pokażę statystyki. Wygrywamy z Newcastle United, jakaś kontuzja. Craig Dawson. Czy on już wcześniej też nie miał kontuzji? Chyba miał. Przegrywamy niestety z Arsenalem, wygrywamy z Tottenhamem i remisujemy z Burnley, a nasz zarząd jest... wściekły. Dlaczego jest wściekły? Wygraliśmy puchar. Halo, proszę się ogarnąć. Aktualna sytuacja kadrowo-overallowa prezentuje się następująco. Jeżeli chodzi o największy spadek, to tutaj chyba rekordzistą jest Andy Lonergan, który w wieku 40 lat spadł już na 52 punkty overalla, ale jest tutaj kilku, którzy też bardzo szybko spadli. No oczywiście cała masa bramkarzy, ale i także zawodników z pola. I te 5 punktów ujemnych ma także James Milner, miał także Johnny Evans, Łukasz Fabiański i ogółem znakomita większość minusów. Okej, dobra, mamy rekordzistę. Thiago Silva, minus 6 punktów overalla. Za to największym zaskoczeniem Jorginho, plus 2 punkty overalla. Najwięcej meczów rozegrał u nas Jorginho właśnie, Willian oraz Jay Rodriguez. I też Jorginho i Rodriguez znajduje się w szczycie, jeżeli chodzi o najlepszych strzelców. Jeden mecz zaledwie mniej miał Heung-min Son, ale ma tyle samo trafień co Jorginho. Też 19. Ma z kolei 7 asyst, co jest u nas najlepszym wynikiem. Zaraz za nim jest James Milner, Jorginho, Thiago, Kyle Walker i tak dalej. Ile czystych kont? 7. Nadal 7 ma Emiliano Martinez. W lidze angielskiej mamy 10 zwycięstw, 10 remisów, 10 porażek, co przekłada się na 40 punktów do czołowej piątki. No trochę tych oczek tracimy, ale 8 czy 7 miejsce też jest teoretycznie premiowane grą w europejskich pucharach. I przede wszystkim, chwila, my sobie grę w europejskich pucharach zagwarantowaliśmy wygraniem Carabao Cup. No aczkolwiek wymagania naszego zarządu były raczej dość wygórowane. Czy zwolnią nas przed końcem sezonu? No mam nadzieję, że nie. Został nam kwiecień i maj. I na początku wydawać by się mogło, że zaczniemy ten maj całkiem nieźle, ale później Diallo i Rasmus Højlund wybili nam ten pomysł z głowy. Podobnie Sheffield United, które wygrało z nami 1-0. To jednak nie stało się w meczu z Evertonem, z którym to wygraliśmy 2-1 i pokonaliśmy także Brighton, a ten miesiąc kończymy porażką z Aston Villą. W tabeli Premier League wciąż na miejscu 9, chociaż reszta stawki trochę nam odskoczyła. Sytuacja overallowo-kadrowa, sami widzicie, nie wygląda najlepiej, ale mam nadzieję, że przed końcem sezonu mimo wszystko nas nie zwolnią. Zacznijmy od starcia z West Hamem United, gdzie to wygrywamy 1-0. Przez ostatnim meczem w sezonie będzie starcie na The City Ground, gdzie to podejmie nas Nottingham Forest, z którym to remisujemy 1-1. No i naszą przygodę w klubie emerytów kończymy starciem z Bournemouth. Szybki przegląd kadry i możemy dostrzec, że niektórzy zawodnicy mimo posiadania jakiejś formy wzwyżkowej to obniżyli swoje loty, niektórzy prawie i o 10 punktów overalla. Ogółem każdy jest wpieniony, wszyscy są sfrustrowani i zdenerwowani, ale jako że karierę kończy Łukasz Fabiański, to ja mu dam się pożegnać. I tu Łukasz Fabiański zagra w tym, albo wiecie co, jeszcze lepiej. Bo dlaczego by nie skorzystać z dobrodziejstwa naszych bramkarzy, jeżeli tylu ich mamy?
i zagramy sobie ostatni mecz w sezonie, grając całą wyjściową jedenastką bramkarzy, a także praktycznie całą ławką rezerwowych, też złożoną z bramkarzy. Nie spodziewałbym się po tym meczu jakiegoś niesamowitego widowiska, ale coś takiego chyba po prostu jest warto zobaczyć, warto sprawdzić, jak ci bramkarze poradziliby sobie grając w polu. No, sytuacja jest naprawdę kuriozalna, ale mając w naszym klubie 16 czy 17 bramkarzy, po prostu trzeba było z tego skorzystać. Tymczasem Hiton trochę dobrze dryblował, ale chwilę później stracił tę piłkę w najprostszy możliwy sposób. Wydaje mi się, że gra skrzydłami i zagęszczanie 16, żeby wrzucać tę piłkę w pole karne, gra głową ogółem, to nie byłby aż taki głupi pomysł, mając tylu rosłych zawodników w składzie. Sinisterra! O nie! No i Fabiański niestety wpuszcza piłkę do siatki w 27 minucie. Chociaż trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że asekuracja naszego bloku defensywnego była naprawdę asekuracyjna. O nie, o nie, o nie, tylko nie to. No ale tak nie można. Nie można tak grać, że sobie podajesz po prostu do ziomka, który jest szybszy i biegnie. Moim zdaniem jest to oszustwo. Wiecie co? Ja czuję, że na drugą połowę ja muszę wziąć sprawę w swoje ręce. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz ja grałem w FIFA, a nie obserwowałem tylko granie, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że będę grał samymi bramkarzami. Ale może uda się nam strzelić bramkę, chociaż ja nie potrafię grać, nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem. Olsen, asekurujmy go tutaj, Jezu Chryste! Chyba rozumiem, dlaczego nie grałem w FIFA od dłuższego czasu. O matko boska, ja chyba tego Unala tym Foderingamem nie do go... No panie sędzio, przecież zabra... Dobrze, patrzcie, w sumie po co ja wołałem tutaj sędziego? Jest wszystko pod kontrolą. Elegancko, mamy piłkę. Interwencja idealna moim zdaniem. Olsen. Jezu, Adams do Sinistery. Sinistera, jak mnie położył, Fabian, nie! Yes. Ale teraz to już się musi udać. Emiliano Martinez, rzut karny, rzut karny. I dobrze wiecie, kto będzie go egzekwował spośród całej jedenastki bramkarzy. To musi być Łukasz Fabiański, który ma celność rzutów karnych na idealnym wręcz poziomie 1. Fabian, proszę, zróbmy to. Fabiański w prawą. Powtórzymy ten sam numer. Emiliano Martinez, Bettinelli, no to dawaj, dobij jeszcze, chłopie. Tavernier, czy tam znowu nie było faulu? Nie no, ja mam wrażenie, że ci zawodnicy się cofają, a nie biegną. Enes Unal gdzieś jest tutaj w polu karnym. Chłop, który ma 70 tempa, pewnie teraz się okazuje być demonem wręcz prędkości dla nas. Sinisterra. To skoro nie strzelił, to może obro... No, to nie jest dzień Łukasza Fabiańskiego. To nie jest też mój dzień. No dobrze, no, to była fajna zabawa. Mam wrażenie, że to pierwszy raz, jak słyszycie od kilku miesięcy, gdy ktoś grając mecz w FC24 powiedział, hej, to była fajna zabawa. Może to jest sposób na czerpanie radości z tej gry? No mimo wszystko, sezon kończymy sromotną porażką 5-0, do której, no tak, przyczyniłem się ja, tu siedzi winny, proszę nie szukać tych winnych. Humory zarządu wyglądają, jakby mieli nas zwolnić za ułamek sekundy, co będzie bardzo ciekawe, bo zwolnią zawodnika, raczej menedżera, który wygrał im puchar, ale chyba nie ten, którego oczekiwali. W Premier League kończymy na miejscu 9. Nie no, w tych pucharach dzieje się coś niemożliwego. Gra Palace z Middlesbrough w finale Emirates FA Cup, po tym, gdy Liverpool i Tottenham odpadli w półfinale. No to z całym szacunkiem, ale teraz ten finał Kukuryku Cup nie wygląda aż tak kuriozalnie. Z kolei w finale Ligi Mistrzów, ni stąd, ni zowąd, znalazł się Real Sociedad. Dlaczego? No, bo tak. Was zapewne jednak najbardziej interesują statystyki naszych zawodników, które prezentują się następująco. Jeżeli chodzi o overale, jest tutaj kilka naprawdę konkretnych spadków. Niektórzy, jak Lonergan, aż o 7 punktów overola. Zastanawiam się, czy ktoś to przebije, czy ktoś zjedzie jeszcze niżej. Być może Thiago Silva, jest jakaś taka możliwość, Łukasz Fabiański o 6, Cedric się rozwinął, Willian spadł, Doherty i Olsen stoją w miejscu, Dubravka, Thiago Silva też o 7. Zatem Thiago Silva i Lonergan to zawodnicy, którzy stracili zdecydowanie najwięcej. Zyskał z kolei najwięcej Heung-min Son, no nie no, w sumie tutaj największy progres, no to bez dwóch zdań zaliczył Jorginho. Najwięcej spotkań rozegrał też Jorginho razem z Willianem i Jayem Rodriguezem. Najwięcej bramek też zdobył Jorginho, 22, dalej Heung-min Son, Rodriguez, Willian, Thiago i Alana. Najwięcej asyst James Milner, Heung-min Son i oczywiście Jorginho, ten to jest niesamowity. No a teraz czyste konta. No na pewno czystego konta nie zachował Łukasz Fabiański, a Emiliano Martinez w 48 meczach zachował czystych kont 9. Jeżeli ten odcinek się wam podobał, to koniecznie dajcie mi o tym znać w sekcji komentarzy i napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć edycję tego odcinka w przypadku innych lig, a może jeszcze inne takie składowe eksperymenty. Dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, na razie i pa pa. Cześć!